Jak dobrze wiecie, jestem fanem słuchawek dokanałowych. Od około 6 lat korzystam praktycznie tylko z takich przy komputerze oraz smartfonie. Po prostu cenię sobie czystość dźwięku. Jednakże dzisiaj do zaprezentowania mam słuchawki nauszne gamingowe firmy Lioncast model LX30, które mają opracowany wirtualny dźwięk 7.1 oraz podświetlenie RGB. Pudełko jak pudełko, utrzymane w biało-ciemno-czerwonej kolorystyce, gdzie otrzymujemy najważniejsze informacje. Przede wszystkim w konstrukcji użyto przetworników neodymowych o średnicy 50 mm, nauszniki są pokryte ekoskórą, podświetlenie odczytuje prawie 17 milionów kolorów, otrzymujemy słuchawki stereo z możliwością włączenia wirtualnego dźwięku przestrzennego 7.1, a same słuchawki są kompatybilne z komputerem, laptopem, Maciem, konsolami oraz smartfonami. Ponadto dodawany jest odpinany mikrofon na złącze mini jack, a całość waży około 262 gram, pasmo przenoszenia wynosi od 20 Hz do 20 kHz. W krótkim kablu jest zamontowany pilocik, którym możemy kontrolować poziom głośności, włączyć lub wyłączyć mikrofon, a także włączyć podświetlenie w słuchawkach. Na jego końcu znajduje się złącze mini jack oraz micro USB. Jeżeli chcemy korzystać ze słuchawek w telefonie, możemy skorzystać z dołączonego 1,5-metrowego kabla mini jack, zaś jeśli w komputerze lub innym sprzęcie, z kabla USB o długości 3 metrów lub, co warte zaznaczenia, dowolnego własnego innego kabla USB. Przechodzimy do części software'owej, mianowicie jeżeli sobie zakupicie te słuchawki, możecie pobrać jeszcze ze strony Lioncasta program Lioncast LX30 Gaming Headset. Po zainstalowaniu powinniście zauważyć tutaj Device Active, to znaczy, że wszystko poprawnie zrobiliście, że wszystko działa i możecie zacząć bawić się ustawieniami. Mamy 5 zakładek. Pierwsza to Equalizer, czyli typowe ustawienia zwiększania częstotliwości w danych kanałach. Możemy sobie zrobić 4 różne profile, możemy włączyć ten equalizer i tak go pozostawić, możemy wszystkie te opcje zresetować, tak jak teraz to zauważyliście, i możemy też zapisać jako plik, czyli jeżeli byśmy odinstalowali ten program, możemy go z powrotem zainstalować i znaleźć ten plik, żeby nie martwić się o to, że zgubiliśmy gdzieś nasze ustawienia, albo po prostu przesłać jakiemuś koledze, o ile posiada ten sam headset. Druga zakładka to FX, czyli wszystkie efekty związane z przestrzenią. Możemy sobie ustawić, żebyśmy się poczuli, jakbyśmy byli w teatrze. Możemy poczuć się również, jakbyśmy byli w łazience, albo może w sypialni, w takim pokoju gościnnym bardziej, albo na korytarzu, chociaż ten korytarz bardzo dziwnie wygląda. Ustawienia mikrofonu, ale możemy też to robić w Windowsie, więc tutaj jest to też całkiem ciekawa opcja. Mamy tutaj oczywiście ten jeden suwak, możemy od razu sobie wziąć boost, czyli sobie zwiększyć czułość mikrofonu, jednakże, tak jak zaraz zobaczycie, są troszkę szumy i ja będę je oczywiście poprawiał efektami. Możemy wyciszyć mikrofon, możemy również go monitorować, czyli teraz usłyszeć sobie, czy pasuje nam taka dźwięczność obecna, taka głośność, czy ten boost się przydaje. Jeżeli nie, to możemy go oczywiście włączyć. No i oczywiście wisienka na torcie, czyli ustawienia dźwięku przestrzennego. Mamy tutaj opcję włączenia wirtualnego 7.1. Oczywiście, jak tutaj widzicie, mamy subwoofer, kanał centralny, lewy, prawy, lewy i prawy dookolny, lewy i prawy tylni. Wszystko to możemy zmieniać. Jeżeli sobie przysunę bliżej, to oczywiście będę słyszał te dźwięki robione wirtualnie z prawej tylnej strony, bliżej moich uszu. Można to oczywiście zmieniać tak jak chcemy. Naprawdę tutaj jest opcji tyle, że mogę wszystko sobie po lewej stronie zrobić. To już oczywiście dla Was zostawiam. Możemy włączyć jeszcze opcję CCW. To jest dziwna opcja, szczerze nie wiem po co, ale możemy sobie przetestować, jak to wszystko działa dookoła, a także w drugim kierunku, CW. Tak więc, jeżeli chcecie sobie odpalić te opcje, troszeczkę poprzestawiać te kółeczka, te swoje kanały, no to możecie odpalić Virtual 7.1, odpalić Spotify, swoją ulubioną piosenkę i przetestować. Ostatnia kategoria na sam koniec, czyli ustawienia LED-u, tych paneli po bokach. Będziecie to akurat widzieć w dodatkowych filmikach, tak więc możemy oczywiście wyłączyć LED.
Jeżeli chcecie, jeżeli tego pragniecie, możecie odpalić konkretny kolor. Oczywiście tutaj mamy paletę Windowsową, jednakże możemy definiować kolory niestandardowe. Wszystkie kolory dostępne są i będą oczywiście działały. Tak więc ja sobie wybieram jak zwykle zielony, bo to jest mój ulubiony kolor dla oczu, bo przyjemny. I mamy tutaj trzy różne efekty. Paski zwiększają nam częstotliwość zmian tych kolorów, ewentualnie migania. Tak więc jeżeli chcecie mieć wszystko oczojebne, to dajecie jak najdalej. Efekt oczywiście robi to, że światełka powoli zaczynają zanikać i powoli z powrotem się odpalają. Rainbow, czyli wszystkie kolory tęczy, jeżeli sobie damy oczywiście pasek na sam koniec, to zaczynają te słuchawki wariować. Ledwo mnie słyszycie, ale widzicie to. A Multi Breath robi coś takiego, że mamy wybraną paletę kolorów i najpierw zanika do wyłączenia światełka i wybiera kolejny kolor z tej palety po kolei. Jeżeli oczywiście zrobię tak, to jest jeszcze większa padaka, ponieważ to światełko gasi się i zapala w innym kolorze, gasi, zapala i tak dalej, więc mamy nawet fajne efekty. Szczerze od siebie polecam Brief albo Single Color. Tyle. Dobrze, teraz część związana z mikrofonem. Ja oczywiście korzystam z programu Adobe Audition i tutaj zrobimy sobie dwa testy. Pierwszy to mikrofon bez żadnych efektów, czysty dźwięk, a drugi test to używanie moich gotowych efektów. Zobaczymy, jak to zadziała, ale od razu mówię, efekty są tylko moje. Oczywiście tutaj na dole po lewej są wszystkie wylistowane, jeżeli ktoś korzysta z Adobe Audition. I oczywiście pamiętajcie, preferencje są takie: wasze pomieszczenie, wasza tona głosu, barwa głosu i to wszystko inne ma znaczenie, więc nie patrzcie na to. Ja po prostu chcę przetestować, jak te efekty do tego mikrofonu będą pasowały tutaj. No hejka, to jest teścik mikrofonu. Zobaczmy w ogóle, jak to wszystko działa. Ja mówię normalnie, nie mówię za cicho, nie mówię za głośno, to jest moja normalna tonacja głosu. Ciekawe, czy są jakieś szumy, ale to już wy zadecydujecie. Jak przypominam, to jest mikrofon do słuchawek za około 180-200 zł, więc myślę, że nie ma żadnej tragedii. Ale zaraz zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie z efektami. A to już jest teścik z efektami. Myślę, że nie jest chyba strasznie. Zaraz sobie to wszystko przesłucham, ale wszystko oczywiście w waszej opinii. Żeby nie było, nie mówię do tego mikrofonu, mówię wszystko do tego. Efekty są takie. I tak czy siak bym pozmieniał jakiekolwiek efekty, żeby to brzmiało jeszcze lepiej, ale myślę, że jest bardzo, bardzo dobrze. Więc zostawiam kciuka w górę. A wy piszcie w komentarzach, jak oceniacie ten mikrofon. Pozostała ostatnia rzecz. Jak na Lioncastie LX30 się słucha? Przez pierwszych kilka dni odczuwałem mały dyskomfort uszu, po kilkudziesięciu minutach potrafiły boleć i słuchawki musiałem odkładać na bok. Jednakże po kilku dniach słuch się w pełni przyzwyczaił i w sumie od teraz chętnie będę je zabierał w podróż. Nie przestawiałem żadnych ustawień w equalizerze, a niskie tony i bas nie są dudniące, a przyjemne i dosyć delikatne. Muszle pokrywały mi całkowicie uszy i bardzo dobrze wygłuszały otoczenie, swój głos minimalnie słyszałem, a ekoskóra jest bardzo wygodna. Słuchawki można kupić za około 180 do 200 zł. W tej cenie otrzymujemy dobrą symulację wirtualnego dźwięku 7.1, bardzo dobre z możliwością konfiguracji podświetlenia RGB, poprawny mikrofon, który nada się do wspólnego grania ze znajomymi, a także całkiem dobrą barwę dźwięku. Jak najbardziej mogę polecić produkt w tej półce cenowej.